Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Już dawno nie rozmawiałam z raperami. Pisaliście, kiedy, Bartku, będą raperzy? Są, a nawet i aktorzy. Małach, witam ciebie serdecznie. Witam, cześć. Główna rola w filmie Życie w błocie się złoci. Udało mi się. Stary, gratuluję. Dziękuję. Bo ty nie oglądałeś filmu. Nie. A ja oglądałem. I powiem ci, stary, zagrałeś lepiej niż profesjonalni aktorzy. Bo obawiałem się jedno, że po prostu zaangażują Małacha i Małach będzie Małachem. A ty rzeczywiście się wcielasz. To był casting, nie wiem, pokonałeś 50 polskich raperów i ty wygrałeś. Chcę poznać tą genezę, bo ty już idziesz śladami grubo Ice Cube'a, Ice-T, Tupaca, Eminema w Polsce, TPS-a, bo on już grał w Chlebie i Soli, ale o nich zaraz. Jak to wyglądało? Poznałeś producenta, reżysera, czy rzeczywiście wysłałeś jakiś CV, self-tape'y? Nie, absolutnie, ja w ogóle nie miałem w zamiarze zagrać, wiesz, w filmie, mimo że od szkoły podstawowej każdy mi zawsze powtarzał, że powinienem być aktorem. Bo tak, przystojny, wysoki, gęste włosy. Tak, akurat nie dlatego, akurat nie dlatego, bardziej dlatego, że byłem zawsze od małego byłem taką postacią, która, wiesz, to ja wymyślałem wszystkim ksywki w szkole. Ja najbardziej odpieprzałem, że tak powiem, byłem najbardziej znanym gościem i w podstawówce, i w gimnazjum, i to znanym nie od tej dobrej, tylko bardziej od tej złej strony. Bo czy ty się wychowałeś na jakiej dzielni? Bo ty jesteś no, choć. A, no choć, okej. Okay. No tak, tak, bo to także, no... Życie Warszawy, część druga, tam nawinąłeś, że jesteś z Ochoty. Tak. A twój kumpel, wiem, linia 520 Górczewska. Dokładnie. Okej, okay. Ale o Rufuzie zaraz. My skupiamy się dzisiaj głównie na filmie. I dobrej, każdy ci mówił, dobra, Małach, zostaniesz aktorem. Okej, i to ta myśl rodziła się w głowie, nie, a w końcu... Nie, absolutnie nic takiego nie było, stary. Po prostu poznałem Piotrka Kujawińskiego, który jest reżyserem. Scenarzystą, montażystą, tak. Reżyserem obsady, no sporo ma tych. Dokładnie, sporo miał na głowie i dał radę sobie świetnie, uważam. I w każdym razie poznaliśmy się i Piotrek przyjechał do mnie w zasadzie po to, żeby się dogadać o muzykę do filmu. Chciał wykorzystać tam jakieś moje utwory, chciał też, żebym coś tam stworzył do filmu na nowo i tak naprawdę od słowa do słowa i zapytał się mnie, czy ja bym siebie widział w ogóle, wiesz, w filmie jako aktora i tak dalej, no i że on ma taki pomysł właśnie i że wiesz, że jest taka główna rola do zagrania i że właśnie chłopak, który, wiesz, postać, która miała być główną właśnie postacią w tym filmie, ma, jego zdaniem, miała zbliżone cechy, że tak powiem, do moich, no i obydwoje tak naprawdę się z tym zgodziliśmy i stwierdziłem, że okej, pokaż, Piotrek, scenariusz, zobaczę, przemyślę to na spokojnie i pomyślę, czy... Jak wygląda przygotowanie się do roli? Przepraszam, bo u nas jest taka tendencja, nieprofesjonalny aktor, zawodowy aktor. Jak wygląda takie przygotowanie, że ty co, czytasz tekst na blachę, rozmowy z reżyserem, robiłeś jakąś dokumentację, rozmawiałeś z ludźmi, bo to mnie ciekawi, bo ten film jest mocno uliczny, pokazuje trudy, prozę życia, że nie jest kolorowo. Jak wyglądały przygotowania do roli? Wiem, że będę zadaję takie proste pytania, ale mnie to fascynuje. Raper, który już ma wiele płyt na koncie, który już ma doświadczenie, nawinął, już myślę, że już setka na pewno kawałków jest na koncie, na nie? I nowe wyzwanie, aktor. Wiesz co, no nie było jakiegoś stricte przygotowania z mojej strony, też nie było za wiele czasu na to przygotowanie, ale też Piotrek sobie doskonale zdawał z tego sprawę i chyba, no wydaje mi się, mam nadzieję, że wybrał odpowiednią osobę, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o tekst, to dostałem trochę wolną rękę. Oczywiście wszystko było z Piotrkiem konsultowane, co ja tam powiem i tak dalej, ale mogłem, że tak powiem, wiesz, wdrażać jakieś swoje słowa, po prostu musiałem trzymać się sensu wypowiedzi, ale nie musiałem mówić to słowami, które były zapisane w scenariuszu na kartce i zależało nawet głównie Piotrkowi, reżyserowi, na tym, żeby to było powiedziane moimi słowami. I dzięki temu tak naprawdę, że on tak zrobił, to ten film nabrał prawdziwości dużo, bo ja zawsze, jak oglądam filmy, zwłaszcza no polskie, tak, jak oglądam polskie filmy, to często mam wrażenie, że ktoś, wiesz, mówiąc coś, że on tego normalnie by nie powiedział, mimo że nie znam gościa, tylko po prostu czasami widać, że ktoś coś mówi i to jest jakoś tak sztucznie brzmi. Ale jest to bardzo surowe kino, można czasami zaryzykować to, że to trochę wygląda, albo ty nie oglądałeś, jak film dokumentalny. To rzeczywiście, aby ktoś tam wszedł z kamerą, to nie są, wiesz, stabilne ujęcia, rzeczywiście ta kamera się ma tutaj w rękach operatora, rzeczywiście robi różnego rodzaju akrobacje, to o to wam chodziło, żeby zachować ten taki dokumentalny rys, że to nie jest taka stricte fabuła, że ci ludzie w ogóle nie znają i wchodzą rzeczywiście w kreację na 100%. Taki był zamysł, że to ma być taki jednak film fabularny, ale jednak z tym taką nabudową dokumentalną. No na pewno zamysłem reżysera było, wiesz, to, żeby każdy odegrał to jak najbardziej prawdziwie. On nie chciał, tak naprawdę doszliśmy do wniosku, że do takiej fajnej puenty po tym filmie, że gdyby postać moją, postać TPS-a czy postać Dudka grały osoby, które są aktorami, to one musiałyby się wcielać w nas. A my nie musieliśmy się wcielać w nikogo, tylko jakby byliśmy 100% sobą. Ale ty wykonałeś większą robotę. No może Dudek, nie Dudek, TPS też, ty wykonałeś robotę, bo ty nie gra, bo Dudek jest Dudkiem. Okej, i to nie miał zadania aktorskiego, że musisz pokazać emocje. U ciebie jest, na przykład są wielokrotnie ujęcia, kiedy jest takie zbliżenie u ciebie na twarzy, widać emocje, ty musiałeś się do tego przygotować. Nie to, że ci włażę w dupę, bo fakt jest taki, że wykonałeś kawał dobrej roboty. Dziękuję bardzo. I ja jestem pozytywnie zaskoczony, myślałem, o Jezu, rapera zaangażowany, no fajnie, Małach, zdolny producent, raper, o, Małach będzie Małachem, a tu nie, niespodzianka i super. No, wiesz co, powiem ci, że na pewno bym też w to nie wchodził, gdyby to miało być coś, kurde, nie wiem, przeciętnego, albo słabego moim zdaniem, bo no jakby nie zrobiłem tego, jedynym powód, dla którego to zrobiłem, to było to, że chciałem, to jest dla mnie kolejne wyzwanie, to jest też jakaś forma artyzmu, ja się jaram, kurde, wiesz, tak jak się jaram przeróżną muzyką, tak też się jaram różnymi polami artystycznymi. A może to ci się spodoba, może porzucisz rap i nagle Bartek Małachowski zostanie aktorem. Na pewno nie porzucę rapu, aktorem raczej nie będę. Dlaczego serial? No są klasyczni raperzy jak Wienio, który... Słuchaj, ja ci powiem anegdotę, oglądałem jakiś teledysk, ten, wiedziałem, że tak będzie nowa wersja Molesty z moją kochaną. I ona mówi, ty, ja go skądś znam. Ale mówię, ale skąd? On nie słucha rapu. Że to jest TVN-owski celebryta, nie? I zobacz, już się tak nie obawiasz się tego właśnie, że po tej roli, uważam, bardzo dobrej i dostaniesz propozycję jedną, drugą, trzecią, serial. Dobrze wyglądasz, młody. Wiesz co, myślę, że... nie wiem, nie zastanawiam się Piotrek, o tym... chciałbyś zobaczyć... Ja chciałem Małacha w serialu zobaczyć. Słuchaj, ja na pewno... Dokładnie. O, świetny film, fajny serial. Ja na pewno nie podejrzewam, żebym przyjął jakąś ofertę. Policjanta mógłbyś zagrać przewrotnie. O. Raczej nie, chociaż mógłbym zagrać. Znaczy, jedyne role, których bym nie chciał zagrać, na pewno nie zagrał, nie wiem, pedofila, ani wiesz, jakiegoś takiej postaci złowrogiej, do której, że tak powiem, nie mam szacunku w życiu prywatnym i tak dalej, nie zagrałbym na pewno nikogo takiego. A poza tym, no nie, szczerze wątpię, żebym przyjął jakąkolwiek jeszcze rolę, ale dlaczego? Jak dostanę coś naprawdę takiego, że powiem, o wow, ekstra, no to może. A mogę ci zaryzykuję tezę ze środowiska hip-hopowego, uważam, że TPS jest lepszym aktorem niż raperem. Jeśli tak powiem uważasz. Ci naprawdę, on sobie daje radę. Wojtek, tak? Dobrze pamiętam. Tak. Wojtek, idź w tę stronę, naprawdę. Aktorstwo to jest to, co robisz dobrze. To znaczy, wiesz, Wojtek też tam był 100% prawdziwy i tak naprawdę pokazał swój charakter tam na planie i mega to fajnie wyszło. Ja, mi się fajnie patrzyło też, jak on gra. Zresztą no, wszyscy, którzy tam grali, naprawdę ja byłem, kurde, w ciężkim szoku. Fajnie mi się patrzyło na grę też profesjonalnych aktorów. I właśnie, nauczyłeś się czegoś od niego, jakieś były rady, patrzyłem. Ja jestem bardzo, kurde, się przykładam, jak coś robię, więc ja tam sobie nie siedziałem w telefonie i nie czekałem, aż ktoś mnie zawoła na ujęcie, tylko ja się przyglądałem, ja dużo zadawałem pytań. Tak naprawdę, wiesz, był na miejscu też Marek Bilicki, to jest też taki, no, że nie chcę go nazywać starym, no ale już stary wyga tak naprawdę i on grał w Miodowych Latach, miał taką fajną postać. Już nie pamiętam kogo, bo już nie ten, ale w każdym razie gość bardzo, no gość stricte po prostu był aktorem, tak? I on mi dużo podpowiadał też na planie. Wiadomo, Piotrek, reżyser, też mi dużo podpowiadał. Ja się też pytałem, słuchaj, czy lepiej, żebym to zrobił tak, A może lepiej, żebym to zrobił tak. I dawałem, wiesz, im jakby, nie wiem, swoje 2-3 pomysły. I oni mi mówili, słuchaj, to... lepiej może zrób to tak, nie wiem, spróbuj tak i tak dalej. I razem żeśmy, wiesz, dochodzili do tego, co ja faktycznie mam zrobić. Mój drogi Miniku, to tak trochę nietypowe jak na rapera. Nie powiem hip-hopowca, na rapera. Zresztą jak teraz się zderzam z raperami, to są gwiazdy, oni są gorsi niż diwy. Stary, ja wolę na przykład rozmawiać z diskopolowcami obecnie. Wrócimy do filmu. Co się stało obecnie z rapem? Że teraz jest... Zawsze był ten marketing. Nie oszukujmy się, muzyka, chodzi o to, żeby ją sprzedać, żeby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Teraz ten marketing jest na pierwszym miejscu. Stary, ja mam wrażenie, że oni chyba nawet nie umieją nawierzyć, tam chyba są jacyś ludzie, którzy im mówią, tak jak rozmawialiśmy przed włączeniem rekord, wiesz, weź oddech, yo, nie? Co się dzieje, bo stary, ja zawsze cię uważałem i uważam do tej pory za jakościowego rapera i producenta. Co się dzieje? Mi się już odechciewa z nimi rozmawiać, to po pierwsze, a po drugie nawet nie chcą ze mną rozmawiać, nie wiem dlaczego. Wiesz co, kurczę, po prostu... wiesz, młodzież ma dostęp teraz do takich narzędzi, że nie wiem, czy wiesz, ale są nawet programy, które generują głos i flow poszczególnych amerykańskich raperów. Słyszałem. Są po prostu, naprawdę, jeśli ktoś jest ogarnięty w komputerach, ja jestem ogarnięty w programach muzycznych akurat i nie jestem taki, że wiesz, wyszukuję jakieś nie wiadomo jakie programy, żeby ten raczej bazuje na tym, czego się nauczyłem, ale młodzież bazuje zupełnie na czym innym, wiesz, dzisiaj świat wygląda tak, że nie wiesz jak zawiązać krawat, więc wpisujesz na YouTubie, jak zawiązać krawat i już to wiesz. I tak dzisiejsza młodzież działa, jak zrobić beat, a tak, okej. I jeśli jesteś młody, a są już type beat Małach na przykład? Są już type beaty Małach? Słuchaj, nie ma i ja, wiesz, nie zabiegam o to, żeby była, aczkolwiek ja wiem, że mam swój styl w robieniu muzyki. Ja się nigdy nie sugerowałem nikim innym poza Waco tak naprawdę, bo to jest... Waco wrócił teraz. Słuchajcie, wkrótce będzie rozmowa, próbujemy się dogadać na termin. On teraz nie strzela w powietrze. Nie wiem, czy widziałaś jego aktywność. Znaczy ja Wacka znałem dobrze. A, okej, dobra. Czyli pewnie prawdę mówi, bo widzę, że taki szczery facet jest. Jest szczery, no to też wiesz, to jest też gość, który dużo przeszedł tak naprawdę i dużo miał w życiu jakichś różnych przewrotów. Czyli teraz widzę, że stanął na nogi, rozwija się i czekamy na płytę. No, oczywiście, no ja czekam. A może zaprosił cię, czy nie, Czy nie możesz na razie nic mówić? Wiesz co, nie, chyba to są on teraz bazuje raczej na jakichś zwrotach, które już ma nagrane, na pewno jakieś nowe numery będzie robił, ale no nic na ten temat, że tak powiem, nie mogę się wypowiedzieć, bo nie wiem. Nie? Dobra, ty jesteś zdolny facet, przychodzi do ciebie grupa popularnych youtuberów, powstaje jakiś nowy team ABC albo jakiś kolejny skrót 3-literowy jak u ciebie w filmie i mówi: Małach, napisz nam teksty, wyprodukuj. Podjąłbyś się takiego wyzwania? Czy jako po prostu podejmujesz się, ale nie ma tam nigdzie być napisane Bartosz Małachowski, chyba że w ZAX-ach. Dokładnie. Ja bym się, potraktowałbym to stricte biznesowo, nie podpisałbym się swoją ksywką pod tym, zrobiłbym dla nich robotę, chciałbym za to 10 razy większy hajs niż chciałbym normalnie. Podoba mi się takie podejście. Zarobiłbym na tym pieniądze, włożyłbym te całe pieniądze w sprzęt do studia i zrobił sobie na tym nową płytę. Słyszycie? Grupy partnerskie, youtuberskie, jak planujecie, tutaj naprawdę zdolny facet. Najwyżej wiesz jak się podpisz się Bartosz Boruciak. O, dobra. Ja będę zadowolony. I w sumie, tak, to ja produkowałem. Wiem, że jest skala molowa, durowa. Dam radę. Te interwały, kwinty, kwarty, dominanty. Dam radę. Będę gadał o tym na ten temat. Słuchaj, a dałbyś radę nam coś nawinąć z nowego filmu, czy nie? Bo tam dużo jest kawałków i o to się zapytam właśnie wkrótce. Słuchaj, tam są... Tam jest około 5 numerów moich z poprzednich płyt, ale zrobiłem też 2 numery nowe do tego filmu. Może jakaś epka przy okazji? Z soundtrackami? Na przykład. Będzie soundtrack do tego? Kurczę, mam nadzieję. Wydaje mi się, że to jest kwestia dogadania się w wytwórni, w której jestem, bo tak naprawdę zrobiłem te numery jakby poza kontraktem i no i tak naprawdę gdyby ktoś się, wiesz, w mojej wytwórni uparł, żebym nie zrobił tych kawałków, to nie mógłbym ich zrobić, bo jestem związany takim kontraktem, że muszę jakby najpierw, wiesz, wydać swoją płytę, a dopiero potem mógłbym robić tamte rzeczy, ale na szczęście nie było z tym problemu. Czekaj, bo ty jesteś z Soniakiem związany. Ja jestem teraz w Sony, tak. No, to znaczy oni są moim dystrybutorem, ale generalnie wiesz, z jakimiś tam elementami promocji. Nie jestem stricte w wytwórni i oni nie wydają za mnie. Czyli pewnie masz, jako wydałeś im licencję na ileś tam lat, kawałki należą do ciebie. Dokładnie. A, no to jest najlepsze rozwiązanie. Ale dasz radę coś nawinąć, czy nie? To nie ma sprawy, no poczekaj chwilę, zaraz pomyślę, co ja mam ci tu nawinąć. Byle co, możesz i abecadło z pieca spadło, naprawdę. Nie, chciałbym ci coś z tego filmu. Ja mam link do tego filmu, ci mogę pokazać. No i gadaliśmy przed tym, jak wcisnąć rekord. O, raperzy przychodzą i nie chcą nawijać. A właśnie specjalnie ja to zapytałem. To nawij jakiś kawałek ten ze swój, wiesz, luz. Siemasz, jestem Bartek, ten to napisał z fartem. Kto mieszkał przy Okęciu, wiedział gdzie do mnie na parter. Straciłem w życiu parę chwil, były tego warte. I zawsze potrafiłem ci poprawić humor żartem. Bęk. Właśnie ale tak. to mi się podoba, masz jaja. Dlaczego raperzy boją się nawinąć nawet swoich tekstów? Ja nie mówię o freestylu, bo nie każdy musi freestylować. Nie mam pojęcia, jestem rocznik 8-9, jestem wychowany tak, że jak z kimś rozmawiam, to patrzę prosto w oczy, jak ściskam komuś rękę, to nie zachowuję się jak dziewica. A masz silny uścisk jak dłoni, to prawda, ma. Jestem facetem jakby 100-procentowym, więc wiesz, nie widzę innej możliwości. Ale właśnie, w filmie jest genialnie jest pokazana twoja relacja z siostrą. Powiedz mi, czy doświadczenie życiowe, bo ty masz córkę. Ile lat? Przypomnij. Mam dwie córki. Już dwie? Tak, tak. Jedna ma 6 lat, druga ma 2 latka. Szybki jesteś. I rzeczywiście to doświadczenie życiowe przełożyłeś na plan, bo ta dziewczynka no, jest trochę starsza. Ma myślę 10-11 lat. Przełożyłeś na to, bo naprawdę między wami czuć chemię. Nie zapomniałam imienia aktorki, która gra postać twojej siostry, Wiktoria. Ale naprawdę czuć. Tak, wiesz co, ja po pierwsze się bardzo polubiliśmy z Wiki, po drugie ja zawsze kurde lubiłem dzieciaki i wiedziałem, że będę młodym ojcem, bo jakby no zawsze chciałem mieć kurde dziecko i wiesz. I dwie córki ci pyknę, jeszcze baba, nie? Kurde. Tak, znaczy no drugi strzał był akurat po syna, ale wiesz, ale piłka zeszła i po prostu się... I co, będziesz liczył teraz na hat-tricka nieklasycznego i będzie... Nie, na razie mi starczy. Może jak trochę youtuberów przyjdzie i ich, wiesz, odpowiednio obrócę i trochę gotówy więcej przyjdzie, to może się zastanowię nad trzecim. Ale podoba mi się, podoba mi się twoje podejście, stary, bo nie owijasz w bawełnę, ale to jest rzadkie w polskim rapie, to ze względu na wychowanie, na korzenie, bo teraz jak rozmawiam z raperami, ja już nie wiem, czy oni są prawdziwi, czy to jest maska któraś z 58, załóżmy. U ciebie jest wciąż ta prawda. Tak jest, czy to też jest twoja kreacja? Nie, słuchaj, u mnie ta prawda się jakby od zawsze sprawdza i mimo, że wiesz, moje kroki są dosyć małe, ale są konsekwentne i zawsze idą w tą samą stronę i ja na tym dobrze wychodzę jak na razie, więc wiesz, do tej pory jakby bazowałem na tej prawdziwości, nawet gdybym teraz chciał, wiesz, nagle założyć jakąś maskę i stworzyć sobie jakąś kreację, to i sam bym się czuł z tym jak idiota i ludzie pewnie by to ocenili tak samo, jak ja bym o sobie pomyślał, bo po prostu to by było no, strasznie sztuczne. Ale... I tak, no. Bartku, zauważyłem jedną rzecz, że ty nie podążasz za taką współczesną polityką wydawniczą, że musisz co 3 miesiące albo i nawet co miesiąc wydawać singiel. Przemyślana strategia, czy uznajesz, to chyba Kenke powiedział, że ja muszę coś przeżyć, muszę coś przemyśleć, żeby coś napisać, a potem nagrać. No oczywiście, ja wiesz, ja musiałem teraz tak naprawdę, kurde, czekałem bardzo na wyjazd do Stanów, w lutym chyba byliśmy, albo w marcu i wiedziałem, że dużo się stanie na tym wyjeździe i że będę miał, wiesz, dużo fajnych... Wschodnie, zachodnie wybrzeże, Bartku, wejdę ci w słowo. Gdzie byliście? Słuchaj, byliśmy w Nowym Jorku i w Chicago. O, to takie polskie rejony rzekł bym. No tak, tak. Ale było czas na zwiedzania, wiesz, kolebki kultury hip-hopowej, wiesz, tam słuchaj, Harlem, ja zaplanowałem sobie tam tak czas, że zarezerwowałem sobie na drugi dzień, znaczy to w Polsce jeszcze, zarezerwowałem sobie studio, w którym nagrywał Tupac, Biggie, nie wiem, Alicia Keys. Zajebiście. Dużo, kurde, zajebistych osób. Tak, no i zarezerwowałem sobie tam sesję 4-godzinną, nagrałem tam na miejscu z Rafałem 2 numery na nową płytę. Nowa płyta, o tym zaraz, dobra, no. Tak, no i bardzo dużo mi to też to dało, wiesz, wielkiego kopa. Jak wszedłem tylko do tego studia, to wiesz, oczy załzawione od razu. Nagrałem sobie ze 3-4 filmiki na telefon, bo chciałem się pochwalić ludziom, gdzie jestem. Żadnego nie mogę wstawić, bo na każdym wyglądam, jakbym płakał. Wyobraź sobie, bo no, ale takie to dobrze. Emocje mną szargały, wiesz. Ale co, wrażliwy raper, ale moim zdaniem prawdziwy mężczyzna nie boi się emocji, nie boi się łez, więc ja na przykład, stary, ja bym to polubił, na przykład bym dał lajkę i powiedział, stary, no bo to jest spełnienie marzeń każdego rapera, znaleźć się w studiu, gdzie nagrywali wielcy raperzy, którzy mieli olbrzymi wkład w kulturę hip-hopową. Hello. No, mega sprawa. Ale wiesz, że Małach płacze. No i dobrze, że płacze. No i dobrze, bo ma emocje. Facet powinien pokazywać swoje emocje. Właśnie. Rufus. Płyta w tym roku? Przyszłym? Bo już mówisz, że 2 utwory nagraliście. Tak, oczywiście. I ja już się nie mogę doczekać. Będzie... 2 nagraliśmy w Stanach, wiesz. W Polsce nagraliśmy ale fajnie, 6. To jest genialny pomysł pod promocję. Nagraliśmy w Stanach, w studiu. To tak zawsze wokalistki, które zaczynają, współpracowały z producentami, którzy nagrywali tyk, Madonnę, Lady Gaga, a teraz wy. Nagrywaliśmy w studiu, gdzie nagrywał Biggie i Tupac. Dobre. Ale właśnie, to u was, w waszej wytwórni, bo wy wciąż macie label, nie? 360. Wiesz co, był taki pomysł, żeby zrobić z tego label. Chcieliśmy wydawać też, przepraszam, innych artystów i tak dalej, ale okazało się, że jest z tym tyle roboty, że ja po prostu nie jestem w stanie sobie... Bo ja chciałem się wprosić do siebie, myślałem, że ty masz ten tam label. Tak, pisali do nas różni ludzie i tak dalej, ale to raz, że wiesz, że to są pieniądze, to jest poważna i potężna inwestycja. Jak miałbym zrobić coś na pół, jak mam zrobić coś na pół gwizdka, to w ogóle tego wolę nie robić, więc po prostu stwierdziłem, że nie, jednak tego nie robimy. Czyli bo co będzie nie w twojej wytwórni, bo Rufus chyba ostatnio ze Stepami współpracował, czy już mi się pomyliło? Tak, ale nie, płyta będzie dystrybuowana przez Sony i wydajemy ją jako po prostu MR Crew. Super, MR Crew, będzie Małach i Rufus, MR Crew. Jest duża szansa, żebyście poszli drogą polskiej wersji, bo wszyscy byli zaskoczeni, ludzi, z którymi rozmawiałam, jak to jest, że taki skład w obecnie czasach, on chyba przez 3 tygodnie miał 1 na Olisie. Tak. Czy jednak ludzie, zauważ, ludzie pragną rapu teraz. Oczywiście, ja też pragnę. Jestem też, stary dziadem, ja pragnę rapu. Ja już się męczę. To taką, wiesz, trapową, drillową przewózką. Mnie to męczy. No mam nadzieję, że wiesz, że wrócą trochę te... że wróci trochę, że tak powiem, nie wiem, moda może na ten taki rap, którym my się... No jest Neobumba, zobacz, weterani rapu. TD miał teraz Hype, Hate, ale teraz zrobił kawałek z Sir Michem i z Marcinem Millerem. Zaraz o Sir Micha zahaczę. Ostry wydał Diaporamę niedawno. No to rzeczywiście jest ten powrót Neobapu. Mamy Grizzilde w Stanach Zjednoczonych, czyli jest duża szansa, że wiesz, u nas w Polsce z opóźnieniem wracamy do tego korzennego rapu. No, mam nadzieję, bardzo fajnie by było i mówię, no to, że chłopaki z polskiej wersji tak poszli, to... Bo wy zawsze jakoś tak mi zawsze razem się kojarzyliście, przepraszam. No, jesteśmy kolegami. Wy, polska wersja i Zbuku, jakoś zawsze to uniwersum mi zawsze się kojarzyło. No, zawsze byliśmy tak naprawdę ziomalami, gdzieś tam czasami byliśmy, wiesz, bliżej, czasami dalej i tak dalej, a gdzieś tam zawsze się przecinaliśmy i myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że się lubimy. I mówię, no to, że im się tak udało, to jest dla nas tylko, kurde, kop potężny i zastrzyk taki, że okej, jednak można i po prostu no, jeszcze bardziej nam się chce w tym momencie. Płyta z Sir Michem może, bo też zdolny producent, który też zagląda w różne muzyczne rejony. Wiem, że chyba się znacie, lubicie, szanujecie, a może taki duecik producencki. No wiesz co, mega, no ja jako... Michał. I jako producent, i jako raper, kurde, do Sir Micha mi jest bardzo, bardzo blisko i fajnie jakby... Fajnie ja uwielbiam go za tą różnorodność, że z jednej strony kawałek, wiesz, z Marcinem Millerem i wtedy przeróbka Figo Fago, stary, mi to cały czas, po publikacji, bo my nagrywamy tydzień po publikacji tego utworu, stary, ja miałem ten refren cały czas w bani, bo ja pochodzę z tamtych stron, gdzie disco polo króluje, więc wiesz, nie wiesz coś, co tam i na drzewo nie ucieka, laska ta czy ta i problemów w ogóle, chociaż powinno się mówić w ogóle nie ma, bierzesz co się da i stary, ja miałem cały czas ten refren. Ale o czym to świadczy? Że Mich jest zdolnym producentem. Nie no, jest tak wszechstronny, że w ogóle wiesz. Wyciąłem akapelę, stary, przy tym to będzie hit lata, a na pewno majówki. Ale okaże się, wiesz, rozmowa się okaże przy premierze filmu. I właśnie wracamy do filmu. Ja zazdroszczę ci jednej rzeczy, stary. Ja ci, kurwa, zazdroszczę jednej rzeczy. Współpracy z Janem Nowickim. Zdradź nam, to wybitny aktor. Niech spoczywa w pokoju. Jasne. Kurczę, no... W filmie... Małach to jest wnuczek Jana Nowickiego. To mogę zdradzić, bo to jest w opisie filmu. Tak, jasne. No, mieliśmy z panem Janem 2 albo 3 dni zdjęciowe. Też wiadomo, że trzeba było, Piotrek, reżyser, bardzo tam o niego dbał na miejscu i oszczędzał, że tak powiem, jego siły. Wiesz, nie można było go tam zbytnio nadwyrężać, a nie kazać mu, kurczę, nie wiadomo ile razy robić jedną i tą samą czynność, ale no z panem Janem jakby akcja była taka, że jak cokolwiek by nie zagrał, cokolwiek nie powiedział, to było tak filmowe, że wiesz, gość się spojrzał w lewo albo palił papierosa i to już wyglądało tak, że mówię, no jest, kurde, no kręćcie to i macie w ogóle, wiesz, kadr do filmu, nie? Także po prostu urodzony aktor, kurde, no mistrz świata. jak udzielał ci jakichś wskazówek, no bo nie jesteś aktorem, chociaż wiesz, to niestety nasza polska przywara, udzielać jakichś cennych wskazówek, bo czuć chemię. To nie było tak, że, bo wielu, jak rozmawiałem z profesjonalnymi aktorami, mówią, że uwielbiają pracować z naturszczykami, bo to jest zupełnie inne podejście do gry, inne odczytywanie emocji. Jak było w tym przypadku? Nestor polskiego aktorstwa i raper, producent. Powiem ci, że wiesz co, polubiliśmy się z panem Janem na pewno i była chwila, no nie jedna, żeby tam, może też nie było jakoś mega dużo czasu, żeby wiesz, siedzieć i gadać o głupotach, ale ze dwie takie trzy chwile znalazłem, żeby papieroska sobie słowo. Na pewno zapaliliście. Tak, to na oczywiście. Pewno. Oczywiście. Okay. Ale pan Janek bardziej te papierosy chyba klasyczne, nie? Czy też sięgał po inne rejony, oczywiście medyczne. Nie, absolutnie. No, nie. Myślę, że nawet głupio by mi było mu zaproponować coś takiego. Ale to bo można wpisać. Nie wpadłem na to. Słuchajcie, jarałem z Jankiem Nowickim, to grubo. I ty, medyczna, nie? Recepta, cyk. Ale wiesz co, naprawdę zazdroszczę. Chociaż teraz w formie żartobliwej wracamy do filmu. Wy nie potrzebowaliście stylisty na planie. Dudek ma swoje ciuchy. TPS ma swoje ciuchy, ty też miałeś swoje ciuchy. Tak. To jest genialna promocja, stary. Wiesz, co mi oglądając film właśnie zostały mi w głowach wasze modele waszych ciuchów. Myślę sobie, kurde, może coś kupię, tylko nie wiem, czy macie dla mnie rozmiarówkę. Słuchaj, no bardzo fajnie, to był też kolejny element tak naprawdę, który wymyślił reżyser, żeby jeszcze więcej w tym było prawdziwości, żebyśmy po prostu czuli się dobrze w swoich ciuchach. To jest to samo, wiesz, nikt mi w usta nie wkładał słów, których bym normalnie nie powiedział, no i nikt mnie też nie ubrał w ciuchy, w których bym normalnie nie wyskoczył tak naprawdę. Masz dla mnie jakieś rozmiary? Jakąś taką koszulkę tu mam 360. Przyjedziesz, coś znajdziemy. Kurde, zajebiście. Masz to nagrane, Piotrek? Jakby co? Jeżeli nie przyjedzie, to dojedziemy. Właśnie, tam jest dużo tych wątków, stary. Ja teraz zahaczę o ten epizod, który niegdyś był popularny, bo tam były jakieś tam afery typu Sobota, Youngman, Białko, rozkminki, wyjaśnianie. Czy to jest złe, drogi Bartku, jeżeli ja na przykład słuchając rapu, wychowując się w tej kulturze, ja tego nie rozumiem. Przepraszam, bo w tym filmie jest to wytłumaczone, jest to podane prostym językiem, ale ja nie rozumiem tych białek, tego wyjaśniania. Bartku, to coś ze mną jest nie tak? Powiem, nie, to, słuchaj, uważam, ja mam problem z tym. Uważam, że ludzie, którzy tego nie rozumieją w ogóle, nie powinni starać się tego zrozumieć, bo to jest nieważne. Jakby. I ja sam osobiście też nie mam na dzień dzisiejszy nic wspólnego tak naprawdę, wiesz, z takim życiem i też za młodu nie miałem. Ja nigdy nie byłem w żadnym więzieniu, ani nigdzie byłem 2 razy albo 3 razy na dołku i to myślę, że każdy z moich kolegów był i to jest normalna sprawa, ale ja się nie wczuwam w żadne tego typu akcje, bo to są rzeczy, w które powinni się wczuwać ludzie, którzy mają rzeczywiście z tym coś wspólnego, jakąś, nie wiem, może przeszłość kryminalną albo coś i wiedzą, o czym mówią, a większość ludzi w internecie, wiesz, no ja dzisiaj przeczytaj sobie komentarze właśnie a propos, ktoś pisze, że ktoś jest 60 albo tak dalej i rozwiń sobie listę komentarzy i zobacz, jacy ludzie wypowiadają się na temat, że ten frajer, ten to, ten tamto, teraz wszyscy i wchodzisz na profil gościa, nie wiem, 15 lat, albo wchodzisz na profil dziewczyna w ogóle, wiesz, 16 lat ten. Skąd oni mogą mieć to pojęcie o czymś? Piotrek tak mnie wyzywał 60, jak mu nie przyjadę na czas, czy coś mu nie umówię gościa. Może mówimy, dlatego, że się 60 minut spóźniasz. On mówi, nie, on do mnie ty 60, nie? O co ci chodzi? Że 360, że ciuchy Małacha i Rufuza. Lepiej nie. Tak się nie wyzywajcie. Ale wiesz, nie, naprawdę doszło do tego. Ja słyszałem, bo mi mówią moi znajomi, którzy mają dzieci, tak jak i ty, że w szkole dzieciaki się od 60 wyzywają. To jest w ogóle absurd. No, to jest, nie, no. I to białko, stary. No, tak. Ja nie rozumiem tych. Przepraszam, masz tego mi nie wycinać. Ja nie rozumiem, bo Małach, ja naprawdę, jeżeli ja miałam zachowanie nieodpowiednie w podstawce, to już się łapię pod to, mogę trochę już takim gangsterką zalatywać, czy nie? Słuchaj, musiałbyś zapytać jakiegoś rozkminiacza. Ja nie jestem rozkminiaczem, nie mam jak w ogóle... Heniek, Franek, jak oni, bo oni mają swoje kanały na YouTubie, stary. Ja nie mam, słuchaj, papierów na to, wiesz, żeby ci powiedzieć. A to jest w filmie. Życie w błocie się złoci. Jest wątek, że rzeczywiście byłeś określany mianem 60. To nie jest spoiler. Zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu. Naprawdę jest dobra robota. Ale jeszcze skupimy się na muzyce, bo chyba nie wybrzmiało zbyt mocno. Będzie jakaś epka z tego filmu? Ścieżka dźwiękowa? Bo mówiłeś, że tam musisz coś porozmawiać. Czy jest taki plan, czy na razie nie wypuścić? Bo teraz mamy jeden singiel. Ty, Dudek i TPS na kanale TPS-a. Tak, ale to jest też numer, który ma bardziej, wiesz, promować ten film, ale z tego co wiem, tego numeru nie ma w filmie stricte. Nie ma, bo właśnie się przysłuchiwałem i nie ma tego filmu. W filmie są numery, no tak jak mówiłem. Bo jest tak, w muzyce jesteś w napisach ty, Dudek, TPS i jeszcze jakiś jeden pan. Mateusz. Mateusz jest. Mateusz jest freestylowcem i świetnie sobie dał radę. Ja byłem zaskoczony, ja myślałem, że to ty mu napisałeś ten tekst, bo tam jest scena. Ja nie będę zdradzał, ale jest tam scena, że on mocno jedzie po tobie. Stary, no ja bym nie wyszedł z domu na przykład. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie i też mi się podobało, że napisał coś fajnego, że tak powiem, i że wiesz, że miałem do czynienia z raperem rzeczywiście, a nie... No, fajnie, że to nie był aktor, który nie miał nic wspólnego, wiesz, że to nie był właśnie gość, który nie miał nic wspólnego z muzyką, tylko to jest normalnie freestyle'owiec, który jeździł na bitwy freestyle'owe. Ale flow jakie ma tam dobre, jakie tam podwójne, potrójne lecą. Wiesz, normalnie, kurde, wiesz, zawodowy. Dobry jest, może lepszy od ciebie w niektórych momentach. Na pewno, wiesz. Nie, dobra, bo myślałem, że o flow i tak dalej. Myślałem, że mnie pobijesz, bo chciałem na przykład... Gość jest, wiesz, naprawdę mocny. Bartkowi, to byłoby dobry taki tytuł, nie? Musisz to zobaczyć. Bym niczego takiego nie zrobił. Ale ty widzę, jesteś opanowany, stary. Ty jesteś poza tym wszystkim. Jak ja patrzę na tych raperów, te codzienne relacje, te dramy, komentowanie każdej sytuacji, a ty żyjesz swoim życiem. Kwestia tego, że dwie córki, małżonka, muzyka, produkowanie, film. Nie, dlaczego? Bo ja się dziwię, rozmawiam z tobą, stary, jak czuję się, jakbym rozmawiał bardziej z aktorem niż z raperem. Słuchaj, ja nie... I to jest potraktuję jako komplement, stary. Mam zawsze, od zawsze mam takie podejście, że jakby, wiesz, ja przeżywam życie, a nie... Ja jestem tą osobą, że jak na koncercie i jestem na jakimś koncercie dużym i wszyscy stoją i ten koncert nagrywają telefonem, to ja jestem jedną z tych osób, która telefon wyciąga przed wejściem i po wyjściu z koncertu i nie wyciągam go na koncercie, nie mam potrzeby tego nagrywać, chcę to przeżyć. Ale po co? I tak ci ludzie potem tego nie oglądają. Ja byłem ze znajomą na koncercie Kylie Minogue i ona cały czas aż jej się telefon rozładował, mówi, i co, oglądałaś potem ten koncert? Nie. I przegapiłaś cały koncert, dziewczyno. Tak, no a ja właśnie, wiesz... Ja mam to samo. Ja nie żyję w internecie tak naprawdę i ten... No właśnie zauważyłem, że ty nie żyjesz w internecie. Ja cię oznaczyłem, w ogóle nawet nie popchnąłeś dalej. Wiesz, youtuber by się już obraził. Ja bardzo często mam tak, że mnie dużo rzeczy... mija i często, wiesz, tak, udostępniam jakiś tam, no wiesz, udostępnia mnie ktoś, kogo powinienem rzeczywiście forwardować dalej i się tym, nie wiem, czy tak pochwalić na relacji, że coś, że on mnie oznaczył albo udostępnił, ale nie robię tego też nie złośliwie, tylko po prostu ja rzadko tam zaglądam. Już myślałem, że mój mięś się obraził, ale słuchajcie, jesteśmy w salonie tatuażu Sin City Ink, ulica Konrada 15, a lokal 16. Ty masz tatuaże, bo widziałem tam dzisiaj wyłanie, tylko ty masz długi rękaw. Tak. Tylko że ja mam schenny. Weź, dobra, już. 60 rozkminiaczu, pokaż białko na te tatuaże. Nie nazywaj mnie tak, bo na zewnątrz czekają chłopaki, wiesz, ja cię nie pobiję, ale nie mówiłem, że ktoś tego nie zrobił. Ale to trudno, no to dla mnie będzie lepiej, w końcu dostanę po jakiejś rozmowie w mordę. Może ja to pracuję ponad kilkanaście lat, jakie są tatuaże, bo ty masz rękaw cały, nie? Tak. A możesz nam pokazać, czy nie? To są tatuaże stricte związane z moją, że tak powiem, z moim życiem. Tutaj jest klawisz, dlatego że na klawiszach sobie gram od tak naprawdę, nie wiem, 2002. Tu jest kaseta, dlatego że pierwszych rapsów słuchałem na kasecie. Tu jest logo mojej firmy, tu mam wytatuowanego Neumanna U87, bo to mój, że tak powiem, mikrofon, który bardzo, bardzo lubię, a na barku mam jeszcze głośniki, bo towarzyszył mi też przez całe moje życie. Ale super, tematycznie, bardzo dobrze, wiąże się z życiem, nie masz jakiegoś tam tribala, nie wiem, róży albo... No dobra, już z tym myślę. Mam jeszcze logo mojego zespołu ukochanego. A Rufuz też ma wytatuowane MR? Oczywiście. A i to jest braterska miłość, kurde, to jest piękne. Powiedz mi, rap idzie w dobrym kierunku, jeszcze zakończymy film, ale jeszcze muszę pogadać, bo już dawno nie gadaliśmy. 3 lata nam zleciało, bo nie gadaliśmy przy okazji płyty Byku, tylko jeszcze poprzedniej. Tytuł mi przypomni, taka okładka była kolorowa, fiolet, dużo. Pierwsza w Soniaku chyba. Bartek się nazywa. Bartek, no właśnie, zajebista. Skomplikowany tytuł jak bardzo, no Bartek, Byku, wszystko na B. Długo myślałem. Bardzo, ale nie, powiem ci naprawdę, to była bardzo dobra płyta, to było 2.20, dobrze mówię? Tak. To była jedna z najlepszych płyt w ogóle, gratuluję. Nie. nie ma sprawy. I wracam do tego, cieszę się z tego, w jakim kierunku idzie rap, bo ja jak rozmawiam z tymi ludźmi, którzy są wychowani na boom bapach, narzekają, ojej, autotune, trap, drill. Ja mówię, wiecie co, rynek się rozrasta. Jednak chciałbym poznać opinię doświadczonego rapera, producenta. Ty jesteś zadowolony z tego, ze swojego miejsca? Pierwsza część pytania i druga z ogólnie tego, co się dzieje obecnie w Polsce. To znaczy, wiesz, ja na pewno czuję niedosyt i tak dalej i po zrobieniu każdej płyty mam tak, że chciałbym, żeby to jakoś lepiej poszło i tak dalej. Wiadomo, że te rzeczy idą, mimo że dobrze, niektórzy mówią, że bardzo dobrze, ja jestem wobec siebie zawsze krytyczny, więc powiem tylko, że dobrze, to nie idą tak dobrze, jak rzeczy, które są dzisiaj na topie i popularne. Ale czy to idzie w dobrą stronę? Wiesz, fajnie, że mamy teraz tyle rozwiązań nowych, technicznych, można się tym bawić, te autotuny i tak dalej, to wcale nie jest złe, ale można to wykorzystać w różny sposób. Wiesz, jak ktoś ma wąski tor myślenia, to może wykorzystać takie narzędzia tylko w jeden sposób, czyli po prostu, wiesz, powydzierać się i tak dalej i zrobić z tego zwrotkę, ale to są... Ja nie wierzę, że nie piszą te teksty, Małach, wejdę ci w słowo. Ja nie wierzę, ja myślę, że Chat GPT tam działa ostro, albo koledzy twoi, którzy mają umiejętność pisania. Możliwe, ale powiem ci, że wiesz, że no mówię, no dzisiaj raczej chyba wszystko się opiera głównie o właśnie kreację i o to, wiesz, o to, co pokażesz, kurczę, na zewnątrz. Kiedyś, jak grałem w piłkę, to zawsze wszyscy powtarzaliśmy, że buty nie grają. Dzisiaj jest, uważam, odwrotnie. Dzisiaj buty grają. A na jakiej pozycji byłeś? Lewa pomoc. Defensywa, środek obrony, bramka. Ja bardziej tyły broniłem, bo wiesz, nie byłem za szybki, a ty widzę, że... Przecież ty miałeś jakiś epizod, ty miałeś być piłkarzem. My gadaliśmy, pamiętam o tym, z 2-3 lata temu. No coś tam gra, no kurczę, nieźle mi szło nawet. Pamiętam, ty mówiłeś o lewej, ja ci wtedy mówiłem, że deficyt jest, słuchajcie, po 3 latach wciąż jest deficyt na lewych skrzydłowych i na lewych obrońców. Bo lewy obrońca to, wiesz, a jak to się mówiło, że za wolny na skrzydłowego, ani za mały czy za lekki na środkowego obrońcę. Dlatego się waliło ludzi na lewą obronę. Tak to widzicie, Małach by grał w kadrze. Ja jednak i dokument, nie Lewandowski, tylko wiedziałem, Małach. Że wiesz co, ja byłem zawsze lepszy, kurczę, samemu niż drużynowo. Kiepsko byłem, wiesz. Ale masz skład z Rufuzem, więc w duetach ci dobrze idzie. O tak, tak. Wyobraź sobie tu uniwersum, Małach, Rufuz, polska wersja, Dudek, TPS i ktoś jeszcze, i Zbuku na przykład. 2-1-5, 20-20 i wy. To byłoby ciekawe. No fajnie, ale myślę, że wiesz, wszyscy mają swoje kariery i ciężko byłoby zrobić, wiesz, taki projekt. A jak wam się nie uda, to polecicie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kto ma wiedzieć, ten wie. Dobrze, podsumowując film, wy kierujecie tę produkcję filmową, której ja jeszcze nie oglądałaś, ja ją oglądam, do ludzi, którzy poszli licznie na proceder, bo ja uważam, że to jest ta sama grupa docelowa. Słuchaj, no to trzeba zapytać tak naprawdę reżysera, nie mam pojęcia. Jesteś głównym aktorem, stary. Okej, więc mogę ci powiedzieć to, co myślę. Wydaje mi się, że film jest kierowany tak naprawdę do osób między, kurczę, nie wiem, 20 a 40 rokiem życia. Myślę, tak mi się wydaje. Bo jest dużo młodych ludzi, którzy na przykład, ja mam takich sąsiadów, którzy są zmęczeni trapem i rzeczywiście słuchają was, słuchają boom-bapowych rzeczy, więc słuchajcie, drodzy młodzi ludzie i ci młodsi, i starsi, i w średnim wieku, sprawdźcie film, bo życie w błocie się złoci. No i jeszcze, jak mogę tylko od siebie dodać, to jakby, wiesz, ja uważam, że w ogóle się nikt się nie powinien, kurczę, zamykać na jakieś konkretne gatunki. To nie jest tak, że, wiesz, młodzi ludzie, którzy lubią sobie posłuchać właśnie trapu i tak dalej, nie powinni też, wiesz... I ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o białkach, wspominkach, wypominkach, wyjaśnieniach. Nie, ale w każdym razie, wiesz, oni, ci młodzi ludzie powinni też sobie sprawdzać rzeczy hip-hopowe, tak naprawdę te klasyczne i wtedy... dojść do wniosku, czy im się to podoba, czy nie, i w drugą stronę, nie? Ja też nie jestem taki, że mówię absolutnie, nie, tego nie dotykam, bo tam na autotune śpiewają coś. Ja sobie sprawdzam przeróżne rzeczy i nawet z numeru, w którym jest zero treści, potrafię wyciągnąć coś fajnego. Jest jakaś fajna linia melodyczna, albo gość ma fajne flow, albo jest fajny refren, cokolwiek i we wszystkim można znaleźć coś fajnego dla siebie. Także myślę, że nie ma co, wiesz, z góry jechać po wszystkim, tylko trzeba po prostu sprawdzić. Zanim będziemy rekomendować film, pytanie dotyczące rapu, byłbyś w stanie napisać komuś mainstreamowemu tekst, ale już, że musi być Małach na przykład. Zapłacę więcej, ale będzie Małach. To będzie ryzykowne. Zależy komu, wiesz. tak naprawdę. Dla mnie tak naprawdę od zawsze jest, kurczę, najważniejsze to, jakim ktoś jest człowiekiem. Nie? Dla mnie jest nieważne, czy ktoś jest, nie wiem, za przeproszeniem, no, tak się mówiło za naszego modu, lamusem, czy nie. Czy powiedziałeś jak Ostry, no za tak, jego no, czasu wiesz, było pozer, u ciebie był lamus. Wiesz, no to nie chodzi o to, czy ktoś jest, kurczę, jakiś, nie wiem, nadwyraz charakterny, albo taki, albo wielki, albo mniejszy, czy coś. Albo jesteś w porządku, albo nie jesteś w porządku. Jak jesteś w porządku, to się dogadamy, jak jesteś w porządku, to się nie dogadamy. Małach to jest kawał chłopa, ale myślę, że jakby z Ostrym coś zrobił, on w ogóle się do ciebie kiedyś odzywał. Adam, znasz Adama, czy nie? Tak, oczywiście. No, zdzwanialiśmy się wielokrotnie, to były długie rozmowy, bo Adam to gaduła. Tak, jest niesamowitą gaduła. Ja żałuję, że on rzadko się udziela medialnie. Powiedział: Bartek, przepraszam, nie dam rady. Dwie rozmowy zrobiłem, ten żurnalista go wymęczył, chociaż ja nie jestem zwolennikiem żurnalisty. To jest gość, który nie oddał swojej lasce pieniędzy i zabrał jej królika. To już wiele płynął. Ale jeżeli pewien pan rozjechał babcię na pasach i nadal komentuje mecze sportowe, no to w jakim my, kurwa, kraju żyjemy? Fajnie jakbyście... Odpaliłem się, przepraszam. Fajnie jakbyście zrobili coś, to byłoby dobre. I nie nawinął tobie w kawałku, bo tam, wiesz, było, że prosił tego, prosił tamtego i nie nagrał. Ciebie nie było w tym kawałku. Nie poprosił mnie. Nie, ale w każdym razie już gadaliśmy. Zresztą mamy od Ostrego 2 bity na pierwszej płycie, która wyszła w Prosto w 2013. 10 lat temu. 10 lat temu, tak. No i w każdym bądź razie no na pewno coś jeszcze kiedyś zrobimy, bo wielokrotnie o tym gadaliśmy i czy przy okazji, no myślę, że prędzej przy okazji jakiegoś naszego projektu, ale zobaczymy, kto wie. Ale to byłoby producenckie trio, Ostry, Michu i ty. Wow, to byłoby dobrze. Czekamy, niech ktoś zbierze kasę i panowie, to by było mocne. No, z Michem na 100% coś zrobię, bo... Czyli parafrazując, pozdro Michu, nagramy coś, wierzę. Dokładnie. Życie w błocie się złoci, musicie to zobaczyć. Bardzo dobra rola Małacha, naprawdę warto. I to film zarówno dla tych, którzy kochają kulturę hip-hopową, i dla tych, którzy chcą ją poznać, a po prostu chcą poczuć prawdziwe życie. Janek Nowicki, ostatnia rola, naprawdę... Bardzo dobrze ogląda się ten film, serdecznie polecamy, a moim gościem, bo moglibyśmy gadać godzinami, ale wiecie, 2 córki, żona, no czas zająć się prozą życia. Małach, dzięki za rozmowę. Ja też dziękuję, zapraszam serdecznie wszystkich. Życie w błocie się złoci, reżyseria Piotr Kujawiński, sprawdzajcie to i dawajcie znaka, jak siedzi. Pozdro. Dzięki.